Dzień dobry Państwu, Robert Stafecki, ARTV Chicago. Witam wszystkich w kolejnym programie Biznes i Gospodarka. Dzisiejszymi gośćmi będą panowie z izb gospodarczych z Florydy, pan Leszek Ładowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Także będzie przedstawiciel Izby Gospodarczej z Kalifornii, pan Piotr Moncarz. Witam panie Piotrze. Halo, halo. Mieliśmy przed chwilą świetne połączenie. Ja dobrze, czyli proszę realizatora. Halo, halo. Proszę państwa, za chwilę zapewne to połączenie będzie z powrotem aktualne. Ja bym chciał powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy na temat targów, które odbyły się w Miami, CamaCall. Rozmawialiśmy o pierwszych pomysłach na współpracę między izbami, polonijnymi izbami gospodarczymi w Stanach Zjednoczonych. Przedstawiliśmy także ofertę dla zainteresowanych udziałem w targami w Kanadzie, które odbędą się w sierpniu. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać z przedstawicielami izb gospodarczych właśnie z Kalifornii i z Florydy i chciałbym powiedzieć Państwu, że co tydzień będziemy zapraszali gości z różnych izb gospodarczych, aby przedstawiali swoje działanie, swoje możliwości w zakresie współpracy biznesowej między firmami polskimi, firmami polonijnymi w Stanach, a także współpracą między izbami. Ja bym poprosił teraz pana Leszka Ładowskiego o kilka słów na temat zbliżającej się ważnej imprezy w Polsce, mianowicie Światowego Zjazdu Gospodarki Polonii. Panie Leszku, czy mógłby Pan powiedzieć, jaki był pomysł, żeby powstała ta organizacja i jaki ma cel oraz kto bierze udział w tych zjazdach? Także bardzo proszę, Panie Leszku, o przedstawienie tego tematu związanego z zjazdem gospodarczym. Światowy Zjazd Gospodarczy no już ma 20 parę lat, odbywa się w Warszawie, a jego celem byłem zresztą na pierwszym zjeździe. Jest ten światowy, który organizowany jest w Warszawie co roku, trzydniowy. Jest to zjazd, na który się zjeżdżają biznesmeni i organizacje z różnych stron świata, nie tylko ze Stanów, z Australii. Jest to możliwość spotkania ludzi biznesu, nawiązania współpracy czy kolejnego spotkania się nawzajem. Ja w tym roku lecę na ten zjazd, będę robił prezentację naszego networku, który właściwie od roku czasu tak naprawdę zawiązaliśmy właśnie w Chicago, gdzie jest studio właśnie telewizji. W tym roku było potwierdzenie, pogłębienie tej współpracy. Przedstawienie tych naszych jakichś wspólnych osiągnięć, będę mówił o networku, będę mówił również o możliwościach biznesu do obydwu Ameryk. Także jakakolwiek szansa, okazja o tym, żebyśmy mówili o naszym networku, o tym, co my tutaj robimy w obu Amerykach, mówię obu, dlatego że my działamy głównie na południu Stanów Zjednoczonych i w Ameryce Południowej, dlatego włączamy, ale właśnie tak jak mówię, każda okazja jest dobra, żeby mówić o tym, co my tutaj robimy. Takim dobrym przykładem, dzisiaj rano miałem spotkanie robocze, wideokonferencję z regionem lubuskim, naszą konferencję, spotkanie z biznesmenami. Właśnie mówiłem o kolejnych eventach czy biznes-expo, które tutaj będą, między innymi w Kanadzie.
właśnie mówił, że my jedziemy tam reprezentując nie tylko naszą izbę, ale również network naszej izb i jakikolwiek kontakt w tej sprawie jesteśmy bardzo chętnie udostępnimy. Czyli, a tych kontaktów jest wiele. Tych kontaktów jest wiele, bo przecież nasza siostrzana izba z Kalifornii prowadzą bardzo specyficzne prace i działania w izbie, które, no, miło powiedzieć, bo są w Silicon Valley, w samym centrum, duże osiągnięcia mają i pochwalić się tym, że właśnie właściwie wszędzie tam, gdzie ważne rzeczy dzieją się, to my jesteśmy. Czy jest to Florida, czy jest to Kalifornia, czy jest to Chicago, czy Nowy Jork, Toronto, teraz w Brazylii wystawa będzie w przyszłym tygodniu, gdzie nasza izba również wspomaga. Także tam, gdzie mamy być, jesteśmy i ta współpraca nasza powinna się właśnie układać w ten sposób, żebyśmy nawzajem sobie pomagali. Panie Piotrze, teraz prosiłbym o pana Piotra Moncarza, który jest doradcą Chamber of Commerce Pacific Northwest. Chciałbym się zapytać, jak u państwa wygląda współpraca z Polską, bo słyszałem, że też ma pan dobre kontakty z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim oprócz tego, że jestem doradcą Pacific Northwest, jestem przewodniczącym Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy US Polish Trade Council. No i nam się zawiesiło. Niestety połączenie z Kalifornią, możliwe, że przegrzane są łącza. W Kalifornii zapewne gorąco. W związku z tym wracamy jeszcze do pana Leszka Ładowskiego. Leszku, ja bym chciał przybliżyć Chamber of Commerce z Florydy i chciałbym państwu pokazać waszą stronę internetową, zanim połączymy się z Florydą. Chciałbym, żebyście państwo zobaczyli stronę internetową Polish American Chamber of Commerce z Florydy, gdzie dzieje się bardzo dużo interesujących rzeczy. Co chwilę odbywają się różnego rodzaju expo. Znakomita grupa polonijnych działaczy od lat. Widzicie państwo na zdjęciach różne interesujące wydarzenia, między innymi tutaj też widać zdjęcia z Kamakol, też udział przedstawicieli izby z Florydy podczas spotkania z prezydentem Komorowskim w Nowym Jorku. No tutaj już takie honorowe odznaczenie, widzę pana ambasadora i pana Leszka Ładowskiego, który otrzymał państwowe medal, to był chyba Krzyż Walecznych. No tu w środku na tym zdjęciu widzicie państwo między innymi panią Blankę Rosenstein, która jest fundatorką Fundacji Chopinowskiej, jednocześnie organizuje najbardziej znany polski bal na Florydzie. Chciałbym przejść teraz także na stronę Izby Gospodarczej w Kalifornii i tutaj, jak państwo widzicie, możecie wejść na tę stronę. Ja podam adres, to jest uspptc.org. Możecie państwo wejść, zapoznać się z formułą i działalnością izby na tym zachodnim wybrzeżu. Jak widzicie państwo, tutaj jest dosyć mocna i szeroka współpraca z polskimi organizacjami, konsulatem, także organizacjami inwestującymi i promującymi polskie produkty. Mamy ponownie pana Piotra na linii. Panie Piotrze, witam jeszcze raz. Dolina Krzemowa niestety nie popisuje się dzisiaj swoimi technologiami, ponieważ rozłączyliśmy się po raz drugi. Radzie dyrektorów w Urzędzie Lubuskim. Także proszę bardzo, niech pan kontynuuje. W Urzędzie Lubuskim, w województwie lubuskim mamy firmę, która bierze udział w programie US Poland Innovation Hub. Jest to firma Baltic Ceramic.
No i w tej firmie jestem również, zostałem zaproszony do rady nadzorczej tej firmy, jestem przewodniczącym rady, także mamy tutaj powiązania wielorakie. Firma już w tej chwili ma dopina finansowania również ze strony kapitału amerykańskiego, budują zakład pracy, zakład produkcyjny w ziemi lubuskiej, także tutaj są takie konkretne bardzo powiązania. Czyli tak jak powiedziałem, po stronie naukowej wspieramy US Poland, Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium, gdzie spotykają się strony naukowo-rozwojowe amerykańskie i polskie. To coroczne nasze sympozjum znów w tym roku w listopadzie będziemy mieli. Poświęcone będzie life science, czyli naukom biologiczno-medycznym związanymi z technologiami, no i technologiom materiałowym, jako że w tym roku obchodzimy rok Jana Czochralskiego w Polsce. Wielkie nazwisko polskie, które leży u podstaw Silicon Wafer, czyli tej bazy, na której się buduje tranzystory od prawie już od połowy wieku. Profesor Czochralski jest wielką postacią właśnie w Dolinie Krzemowej. Jak mi kiedyś powiedział prezes Intela, powiedział, bez Czochralskiego nie byłoby przecież Intela. Także to będzie nasz temat naszego tegorocznego sympozjum w listopadzie. Poza tym wspieramy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie Top 500 Innovators, gdzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wysyła najlepszych naukowców. Ja bym chciał w tym momencie powiedzieć, nawiązując jakby do tematu związanego z tą najwyższą technologią, chciałbym poinformować Państwa, że od 26 do 29 w Chicago odbędzie się interesująca impreza organizowana przy współudziale Polish American Chamber of Commerce z Chicago. Będzie to Tech Week, podczas którego tej konferencji będą brały udział firmy z Polski. Jest, myślę, dobre podłoże do tego, aby współpracować tutaj z Parkiem Technologicznym w Chicago. No i w tym kierunku Izba Gospodarcza z Chicago działa i jakby otwiera tę furtkę, pośrednicząc przy tych wzajemnych kontaktach. Więc warto byłoby zainteresować się, wchodząc na stronę, jeśli Państwo możecie zobaczyć, i naciskając w kalendarzu datę 26, dostaniecie Państwo informację, gdzie, o której godzinie odbywać się będzie spotkanie związane z technologią najwyższej jakości i jakie firmy przyjdą. Oczywiście można zadzwonić także do biura naszej izby i uzyskać bliższe informacje co do udziału w tych spotkaniach. Wracamy do pana Piotra Moncarza i dokończy pan swoją bardzo interesującą wypowiedź na temat udziału polskiej technologii w Kalifornii i w Dolinie Krzemowej. Proszę bardzo. Jest rzeczą niewątpliwą to, o czym mówił pan prezes Ładowski poprzednio, że Polonia w Stanach Zjednoczonych to nie tylko ci ciężko pracujący, którzy przyjechali tutaj za chlebem, ale to również ogromna sieć ludzi na poważnych stanowiskach zawodowych, z karierami naukowymi i z karierami menedżerskimi w Stanach Zjednoczonych. I to jest to środowisko, do którego sięgamy i które nas wspomaga w otwieraniu drzwi, i to dla firm polskich, które przyjeżdżają do Stanów, próbując w ten sposób wyjść na rynek globalny, i to dla naukowców polskich, którzy szukają kontaktów międzynarodowych.
no a przede wszystkim kontaktów z innowacyjną Ameryką. Także takie jest nasze zadanie Polsko-Amerykańskiej Rady Współpracy US Polish Trade Council www.uspTC.org. Panie Piotrze, w ubiegłym tygodniu zadałem pytanie kolegom z pozostałych izb gospodarczych, jakie polskie produkty są wizytówką w danym stanie? Jak to jest u Państwa w Kalifornii? Jak się postrzega Polskę i które produkty właśnie są tą wizytówką naszego kraju? Oczywiście mamy tutaj różne spojrzenia wewnątrz naszego stowarzyszenia izb. Są izby, które się zajmują produktami przemysłowymi, są izby, które się zajmują produktami żywnościowymi, a my jesteśmy stowarzyszeniem czy Radą Współpracy skoncentrowanym na produktach intelektualnych. No i tutaj oczywiście będę w swoją trąbę dął, mówiąc, że najważniejszym produktem polskim jest intelekt polski. I jeżeli Polska postawi na sprzedaż, w tym najbardziej pozytywnym sensie tego słowa, swojego potencjału intelektualnego, to ma szansę na ogromne osiągnięcia. Ja bym w związku z tym poprosił Leszka Ładowskiego o wypowiedź właśnie w tej kwestii, jak po tej dzisiejszej naszej rozmowie z przedstawicielem Izby z Kalifornii widzisz współpracę i możliwości podjęcia tego wysiłku, aby połączyć taki duży potencjał i intelektualny, i biznesowy, i networkingowy do tego, aby móc zrobić coś o dużym potencjale. To znaczy, ja może zacznę inaczej. My pomiędzy naszymi izbami, czy członkowie naszych izb już współpracują ze sobą. Zeszły rok był takim pierwszym rokiem, gdzie mieliśmy szansę poznać się w szerszym gronie. Mówimy o potencjale, o networku, o potrzebie jakiegoś wspólnego networku. I właśnie zacząłem mówić, że ta nasza współpraca już się właściwie zaczęła tak naprawdę w zeszłym roku. Wiele naszych izb współpracuje między sobą, czy czasami nawet trzy izby, a potrzeby takie, jakie my widzimy chociażby z konferencją dzisiejszą, co mieliśmy w Lubuskim, gdzie mówimy właśnie o tym networku. Oni bardzo się cieszą, wszyscy oczekują tego. Także nam po prostu wypada tylko sformalizować to w jakiś sposób, żebyśmy raz siebie poznawali coraz lepiej, bo jeszcze ciągle uważam, że za mało się znamy swój potencjał każdej z naszych izb. Każda z naszych izb jest inna. Tak jak Piotr wspominał przed chwilą, to co oni robią jest bardzo specyficzne i uważam, że tutaj tego typu właśnie działania na różnych płaszczyznach, wyłuskania tych liderów w różnych dziedzinach życia, to tylko nam będzie dawało siłę jako nie tylko społeczeństwu tutaj w Stanach Zjednoczonych, jako naszej społeczności, będzie dawało nam siłę jako Polsce i polskiemu biznesowi, bo po prostu o tym zaczynamy mówić. Nie tylko wśród naszego grona, ale wśród Amerykanów, naszych partnerów lokalnych, prawda? Mówimy na poziomie senatorów, mówimy na poziomie lokalnych instytucji biznesowych, czy to będą inne Chambers of Commerce, które zapraszamy przecież na nasze spotkania, jak również takich inicjatyw jak powiedzmy tutaj Port Miami, w naszym przypadku lotnisko Miami. Oni mówią, przecież my nie zdawaliśmy sobie, że wasz jest aż tylu, i że macie takie osiągnięcia, bo właśnie mówimy o Silicon, dawaliśmy przykład niedawno, że Silicon Valley, że właśnie tak prężnie działa nasza siostrzana izba, że Boeing właśnie w Seattle, że Nowy Jork, Chicago, bo wszyscy mówili tylko, że o Chicago, prawda? Oczywiście Chicago jest największe skupisko Polonii poza Warszawą i jest to wielki potencjał. I właśnie powinniśmy pokazywać, że jesteśmy wszędzie. Ja zastanawiam się nad tym,
jakie znaleźć i przedstawić benefity, jaką użyć formułę motywującą do tego, aby ludzie, którzy chcą działać wspólnie, mieli do tego zapał i żeby te izby widziały w tym korzyść. Jak sądzisz, Leszku, jakie mogą być benefity właśnie z tej współpracy? Więc no, benefity dla nas są oczywiste, być może dlatego, że my działamy w tym środowisku takim bardzo globalnym i bardzo międzynarodowym, no bo przecież tutaj w Miami mamy największe zrzeszenie dwunarodowych izb, jest nas 49, jesteśmy tak współfundatorem tej właśnie asocjacji, ale takie najważniejsze benefity w nawiązaniu do tego, co właśnie Piotr mówi, że rozmawiam przecież co tydzień z liderami różnych właśnie naszych izb i to gdzieś się tam potwierdza właśnie ta chęć zrobienia czegoś, musimy zweryfikować i zobaczyć formę, ale uważam, że generalnie najważniejsze założenie to jest myśleć globalnie, działać lokalnie, czy działać regionalnie w połączeniu z naszym potencjałem. Co mam na myśli? Generalnie wizja, jaką my widzimy i benefitów, jest dla nas bardzo taka prosta i oczywista kwestia zrealizowania tego, żebyśmy znali ten nasz wspólny potencjał, to jest raz, skończę bardzo szybciutko i generalnie nie jako skoncentrowany, bo organizacja musi być to tak, żeby być wiarygodnym partnerem, ale również stworzenie tego, wyłuskanie to, co Piotr się do tego odnosił, tych talentów. Uważam, że powinniśmy oprócz tego planowania prezesów tych naszych organizacji zrobić komitety takie, komitety specjalizujące się w pewnych dziedzinach i wyłuskać najlepsze talenty z całych Stanów Zjednoczonych. I ci ludzie właściwie będą tworzyć jakąś tam politykę i promować te osiągnięcia właśnie swoje. Takim przykładem właśnie Silicon Valley czy biotechnologie. Piotr, co ty uważasz? Niewątpliwie musimy zacząć współpracować ze sobą, w przeciwnym razie będziemy małymi, niedostrzeganymi wysepkami, a co się jeszcze może gorszego zdarzyć, to, że nas nie dostrzegą w Polsce, i za pomocą stosunkowo wątłych środków zaczną budować struktury administracyjno-rządowe, które na pewno nie mają szans osiągnięcia tego, co my już mamy właściwie w kieszeni. Tak, to jest świetne spostrzeżenie. Panowie, w związku z tym chciałbym podziękować panom za rozmowę. Oczywiście mam jeszcze jedno pytanie do pana Piotra. Jaka z ciekawych imprez gospodarczych będzie miała miejsce u państwa w Kalifornii, na którą można byłoby zaprosić polonijne biznesy z różnych stanów czy izby gospodarcze do tego, aby się spotkać i, no i mieć kolejną możliwość porozmawiania na temat szerszej współpracy? Najważniejszą imprezą, którą przygotowujemy w tej chwili, to jest Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium 6 i 7 listopada bieżącego roku. To jest dwudniowa impreza. Zakończymy tą imprezę podwójnym bankietem, bo zamknięcie sympozjum, jak również obchody 150-lecia stworzenia organizacji polonijnej w Kalifornii, a organizacja ta została zawiązana w związku z powstaniem styczniowym. Polacy się związali związkiem, żeby wspierać powstanie styczniowe w Polsce w 1863 roku. Także będziemy mieli wielkie obchody z tego powodu, a gospodarczo to właśnie Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium. Zapraszam. I proszę na stronę www.usptc.org. Dziękuję panu, dziękuję panom. Moimi gośćmi w dzisiejszym programie Przedsiębiorczość i Biznes byli pan Piotr Moncarz z Kalifornii,
oraz pan Leszek Ładowski z Florydy, przedstawiciele organizacji polonijnego biznesu. Dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie, dziękuję także państwu i będziemy widzieli się za tydzień w kolejnym programie realizowanym przez ARTV Chicago, a dotyczącym przedsiębiorczości i biznesowi. Dziękuję, do zobaczenia.